Niestety wirusowe infekcje kataralne, czy to wirusami czy to są rynowirusy, czy to są wirusy grypy, paragrypy, no niestety one są bardzo zakaźne. Zakażamy się drogą kropelkową, czyli ktoś kichnie, ktoś wydmuchuje nos, położy chusteczkę. W tych wszystkich wydzielinach jest ogromna ilość wirusów. One też przeżywają w kurzu, na przedmiotach, na klamkach, także zaleca się bezwzględną higienę osobistą. Musimy myć ręce. W domu można, że tak powiem, przetrzeć środkiem dezynfekującym toaletę, klamki, ale tak naprawdę, jeżeli w niedużych mieszkaniach domownik jest chory na daną infekcję, to jeżeli ktoś na podobną niechorową, na pewno zachoruje, ponieważ zakaźność tutaj jest ogromna. Natomiast oczywiście zawsze trzeba takie środki ostrożności, czy środki higieny osobistej zachować, czy higienę osobistą, zawsze musimy myć ręce, tak? Bardziej może domownicy, no już i tak są na siebie skazani, jeżeli zarazimy domowników, dzieci, męża, to tutaj na to nie ma lekarstwa, tak? Nie możemy się od takiej infekcji wirusowej ustrzec. Natomiast jeżeli jesteśmy na przykład w miejscach publicznych, w supermarketach, w tramwajach, to wtedy oczywiście unikajmy, jeżeli sami jesteśmy chorzy, to powinniśmy nosić maseczkę, żeby nie zarażać innych. Natomiast zawsze po powrocie z takich miejsc powinniśmy umyć ręce, nie spożywać żywności brudnymi rękami, czyli po powrocie z pracy. Pierwszą naszą czynnością powinno być umycie rąk i wytarcie tych rąk w czyste ręcznik. Także to jest jedna z podstawowych metod ochrony czy profilaktyki przed tego typu wirusami. A więcej porad na jak.tv.